Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 87. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj jeden temat, ale bardzo istotny. Mianowicie niedawno pojawiła się informacja na Twitterze o tym, że Anthony Davis chce odejść z New Orleans Pelicans. Jego agent Rich Paul poinformował już drużynę o tym, że Davis chce jak najszybciej zostać wymieniony i że nie przedłuży kontraktu z drużyną. To oczywiście może za chwilę nam wywrócić do góry nogami całą sytuację w konferencji zachodniej, no bo jeżeli uda się komukolwiek przejąć Anthony'ego Davisa, to Pelicans wejdą w tryb tankowania zapewne, natomiast ta drużyna, która przejmie Davisa, będzie mogła myśleć o czymś więcej. No ale może po kolei. W jakiej sytuacji w ogóle są Pelicans? Davis jest wciąż jeszcze na kontrakcie, który na 100% jest ważne do lata 2020 roku, wobec czego Pelicans w tej chwili nawet próbując go gdzieś oddać, są w sytuacji takiej, jakiej byli rok temu San Antonio Spurs z Kawhiem Leonardem. Mianowicie oddają zawodnika, który na pewno w nowej drużynie zagra jeszcze przez cały kolejny sezon. Więc to jest na pewno coś, na czym oni mogą próbować ugrać sobie większą wartość, która miałaby przyjść w ich kierunku. Oczywiście to jest chyba tylko jedyny argument tak naprawdę. Oczywiście wiadomo, że wartość, którą przedstawia sobą Davis, jest bardzo wysoka i chociażby na tym powinni ugrać sporo. Natomiast jeszcze ten fakt, że gwarantuje to, że ten zawodnik nie odejdzie z nowej drużyny po roku, znaczy przez kolejny rok, jest też na korzyść dla Pelicans. Oczywiście problem jest też taki, że w Pelicans generalnym menadżerem jest Dell Demps, czyli człowiek, który wydaje się nie do końca ma pojęcie o tym, jak budować dobrą drużynę, bo ilekroć coś się w tej drużynie fajnego zaczynało dziać, to nie było kontynuacji. Kiedy pierwszy raz weszli do playoffów kilka lat temu, chyba w 2015 roku, to po sezonie od razu został zwolniony Monty Williams, jego miejsce przed Alvin Gentry, po tym jak był jednym z kluczowych asystentów Steve'a Kerra w pierwszym sezonie mistrzowskim Golden State Warriors. No i zostały zrobione dosyć ciekawe transfery, typu mamy Davisa, mamy Drew Holiday'a, obudujmy to samymi wysokimi, więc wtedy na rynku wolnych agentów podpisano kontrakty z Alexisem Ajensą, którego już pewnie nie pamiętacie i w sumie dobrze, bo nie ma po co, z Kendrickiem Perkinsem, a także z Omerem Asikiem. Takich trzech podkoszowych dorzucono do Davisa, który jeszcze wtedy nie rzucał za 3 punkty, no i dawaj Alvin Gentry, graj. Kiedy rok temu Pelicans poszli tak naprawdę all in, tak, czyli zainwestowali praktycznie wszystko, co mieli, żeby wyciągnąć z Sacramento Kings DeMarcusa Cousinsa, mieli też w składzie wtedy Rajona Rondo, okazało się, że mogą wejść do playoff i w tych playoffach też coś ugrać, bo pokonali przecież 4-0 Portland Trail Blazers i grali w drugiej rundzie z Golden State Warriors. To był ewidentny sukces trenera Gentry'ego, to był też jakiś tam sukces Dempsa za to, że potrafił zbudować taki zespół, po czym w lato odpuścił Cousinsa. Czy dobrze, czy źle, to już inna sprawa, bo wiadomo, taka kontuzja, jaką miał Cousins, to wiele znaków zapytania. Natomiast odpuścił też Rondo. Może nie tyle odpuścił, co nie miał jak go przekonać do pozostania. A Rondo, jakby nie patrzeć, robił naprawdę dużo dla tej drużyny. Może to w liczbach nie jest widoczne, ale to przywództwo, które Rondo zapewnił, dawało tej drużynie naprawdę sporo. Teraz widzimy, gdzie Pelicans są. To jest 13 miejsce na zachodzie z bilansem 22-28. Drużyna, która jest poobijana, która ma też problemów, mnóstwo ze zdrowiem oczywiście, co nie ułatwia pracy Gentry'emu, ale z drugiej strony no to taka jest rola generalnego menadżera, żeby znajdować zawodników, którzy też gdzieś tam unikają kontuzji, którzy nie spędzają większości sezonu na statusie niedostępny do gry. Więc tu zdecydowanie jest problem Della Dempsa i no jeżeli Davis już powiedział, że nie chce grać dłużej, no to teraz Demps musi wykombinować jakąś wymianę, która będzie w miarę najmniej szkodliwa dla drużyny z Nowego Orleanu. Oczywiście chętnych jest 29 zespołów zapewne, czemu się trudno dziwić, no bo taki gracz jak Davis to jest naprawdę rzadkość i kto mógłby go przejąć w trakcie jeszcze najbliższych 10 dni, czyli do trade deadline? 28 drużyn. Nie mogą tego zrobić Boston Celtics.
którzy mają Kyriego Irvinga na umowie na tak zwanym Derrick Rose Rule, czyli zawodnika, który w ciągu swojego debiutanckiego kontraktu osiągnął tak dużo, że mógł przedłużyć debiutancki kontrakt, wchodząc w maksymalną umowę wartą 30% poziomu salary cap. I według tych zasad w NBA nie można mieć dwóch zawodników, którzy podpisali kontrakt według tej zasady. Dlatego też Davis mógłby trafić do Bostonu, natomiast dopiero w lato, dopiero od lipca. Więc jeżeli teraz jakaś drużyna znajdzie się, która spróbuje go przejąć i zaoferuje wystarczająco dużo, no to Boston może obejść się smakiem. Jednym z kandydatów oczywiście są Los Angeles Lakers, którzy mają wiele argumentów za tym, żeby ściągnąć Davisa do siebie i go przekonać, żeby tam został. Przede wszystkim LeBron James, to jest pierwszy argument. Po drugie, zarówno James, jak i Davis mają tego samego agenta, czyli Richa Paula. Po trzecie, Lakers mogą zaoferować naprawdę dobry pakiet w zamian za Davisa, bo po pierwsze mają młodych graczy typu Kuzma, Ingram czy też Ball, ale mają też przy tym krótkie, spadające kontrakty, które można wymienić po to, żeby Pelicans też w lato mieli na co wydawać. Chociażby Kentavious Caldwell-Pope, chociażby Lance Stevenson, JaVale McGee, czy Rajon Rondo nawet. To są wszystko umowy, które mogłyby wejść w ramach tej wymiany po to, żeby Pelicans mieli jakąś dodatkową przyszłość. Podejrzewam też, że trafiłyby się jakieś piki w drafcie, ale patrząc na to, gdzie Lakers mogliby być razem z Davisem, to zapewne te piki nie byłyby zbyt wysokie. Czemu w ogóle Davis chce odejść? Przez te wszystkie lata, które był w NBA, dopiero dwa razy zagrał w playoffach, wygrał tylko jedną serię w playoffach i tak naprawdę oczywiście zachwycamy się jego umiejętnościami, jego zdolnościami, tym co potrafi zrobić, ale to nie jest zawodnik, który potrafi wygrywać. Takie jest moje osobiste zdanie. On potrzebuje być drugą opcją w drużynie, żeby osiągnąć jakieś konkretne efekty i może jako ta druga opcja, może się trafi kiedyś taka seria finałowa, w której on będzie miał taką przewagę nad rywalami, że to on będzie rzucał najwięcej punktów i nagle to on pociągnie drużynę do mistrzostwa, więc wtedy może się poszczęścić. Natomiast nie widzę, żeby Davis był takim klasycznym samcem alfa. Zresztą, jak dobrze pamiętacie, on wchodził do NBA jako zawodnik specjalista od defensywy. On ataku się uczył dopiero w NBA, więc być może to jest powód, dlaczego on nie jest w stanie pociągnąć swojej drużyny sam do aż tylu zwycięstw. Oczywiście też kolejnym problemem jest to, że Davis jest bardzo podatny na kontuzje i często z powodu urazów po prostu nie gra. Więc to też jest gdzieś tam ryzyko, ale skoro Los Angeles Lakers obiecali LeBronowi Jamesowi, że oprócz niego będzie jeszcze jeden zawodnik kalibru wielkiej gwiazdy, no to jest ten moment. To jest ta chwila, w którym oni rzeczywiście muszą tu i teraz zainwestować, bo sami są na skraju walki o playoffy. No i dojście takiego Davisa to byłoby naprawdę coś dużego. No i no, szkoda trochę drużyny z Nowego Orleanu, ale tak jak powiedziałem wcześniej, trochę są sami sobie winni. Trochę są winni temu, że tyle lat pracuje tam Del Demps, że nie został nigdy wymieniony, ale z drugiej strony właścicielem New Orleans Pelicans jest ten sam gość, który jest właścicielem New Orleans Saints z ligi NFL i zdecydowanie to nie Pelicans są dla niego oczkiem w głowie, dlatego być może nie ma aż tak dużej wagi przykładanej do tego, kto rządzi tą drużyną. Kończy się na tym, że za chwilę będziemy Pelicans mieli na poziomie Phoenix Suns, czemu bym się bardzo nie zdziwił. A z drugiej strony odejście Davisa to być może ratunek dla kariery Jalila Okafora, więc to byłby jakiś pozytyw z tego wszystkiego. Przynajmniej dla drużyny z Nowego Orleanu. Okej, to tyle. Dajcie znać w komentarzach, kogo wy byście widzieli jako drużynę, która przejmuje Davisa i gdzie on mógłby się spełnić. No i też takie pytanie ode mnie już trochę poza tematem wymiany. Jak sądzicie, jak dobry jest Davis w perspektywie całej historii? Indywidualnie jest naprawdę konkretnym gościem, ale pod kątem osiągnięć, jak na razie, to jest dla mnie przeciętniak. Tak jak powiedziałem, dwa wejścia do playoff, jedna wygrana runda w playoffach. Jak na gościa, który miałby coś rzeczywiście wielkiego osiągnąć w całej historii koszykówki, to trochę mało. Okej, dzięki za dzisiaj, do usłyszenia w następnym odcinku. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.